Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl. Witam was w nowym let's playu na moim kanale. Ale z czego to będzie let's play, Pomidorze? Zaraz zobaczycie. Tak jest! Witam was w nowym let's play na moim kanale. Zagrajmy w Dog's Life. Pomidor, dlaczego cię wzięło na taką grę? Przecież Bananowy Janek i wiele, wiele, ale to wiele twórców za granicą uważa, że ta gra jest po prostu krapem. Wiecie co ja wam powiem? To, że wszyscy uważają, że ta gra jest krapem, wcale nie oznacza, że ja tak uważam. Powiem wam tak. Może i gra ma swoje wady, ale ja w moim odczuciu nie zaliczę jej do krapa. Po prostu jest to gra, która jest dosyć niszowa. I tyle. Najpierw, zanim wciśniemy sobie start, wejdźmy sobie w Select. I wibracje mam wyłączone. Super, świetnie. O to mi właściwie chodziło. Oczywiście widescreen jest włączony, żeby nie było, że nie. Ta gra o wiele by lepiej wyglądała, gdybym miał ten cały dodatek, wiecie, PS2 to HDMI, ale niestety, że go nie posiadam, no to niestety będzie troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało. No, trudno się mówi, że tak powiem. Dobra. Czy ja coś chcę jeszcze więcej powiedzieć? Generalnie zainspirowany zostałem let's playem Pixela, ponieważ Pixel jako pierwszy z polskiej sceny zrobił let's play. Oczywiście rozgraniczmy let's play a recenzja, bo wiadomo, że Bananowy Janek pod względem recenzji był pierwszy. Aczkolwiek jeżeli chodzi o let's play taki, powiedzmy, pełnoprawny, gdzie pokazuje się wszystkie poziomy, całą fabułę i tak dalej, to pierwszy z polskiej sceny był Pixel. No dobrze, moi drodzy, ja nie przedłużam. Wciśniemy sobie start i zobaczymy sobie, co tutaj będziemy mieli ciekawego. Tutaj jest mój save testowy, ponieważ sobie testowałem gierkę, więc my sobie oczywiście bierzemy pierwszą budę. Wchodzimy sobie tutaj. No i co? Zaczynamy nową grę. Hi, I'm Jake, and this is my life. No school, no chores, no clothes. How cool is that? Ah, yes, it's great being a dog. Watch this. That's Daisy. Lately, she's been ignoring you. Well, we'll see about that. Oh, yes, she will be mine. Daisy? It smells nice out here in the country, don't it, Wade? You cannot be serious, Dwayne. The country's full of bugs. I'll be glad when we get to Lake Minnewawa. Wayne, can I play with them nice doggies? For pity's sake, Dwayne, are you nuts? They're full of terrible diseases. But I like doggies, Wayne. I told you no. Okej, to była nasza cutscenka. Zobaczymy, co będzie dalej. Oh, my head. What the... No, Daisy! Ugh, must rescue Daisy. But how? Hey, Jake, how's it hanging? Come on, I'll race you to the top of the hill. Oh, brother. People are so insensitive. But I need to get back in shape if I'm gonna look for Daisy. Hold on to your pants. Here I come.
Okej, okay, już mamy kontrolę nad naszym bohaterem, więc wszystko w porządku, no i zaczynamy. Oczywiście ten tryb kamery, który widzicie teraz, to ustawiłem za pomocą przycisku trójkąt. Jest to widok z chyba pierwszej osoby, coś takiego. Coś, ale wiecie, taka kamera w grach FPS i nie tylko zresztą, bo w różnych wyścigówkach też ona jest. No i dobra, zaczynamy sobie tutaj gierać. Więc jak zauważyliście, po cutscence fabuła nie jest zbytnio skomplikowana. Otóż nasz przesympatyczny główny protagonista, który jak widzicie jest psem, którym właśnie teraz sobie sterujemy, o imieniu Jake, chciał bardzo zaimponować swojej wybrance losu, która bodajże nazywała się Jessica, jakoś tak? Chyba tak, ona się Jessica nazywała. Ale pozwólcie, że zrobię cięcie i szybko się dowiem. Przepraszam najmocniej za błąd, okazuje się, że nazywa się ona Daisy, więc porywacze psów porwali Daisy. No i zadaniem naszego Jake'a jest oczywiście uratowanie Daisy. Ale żeby nie było tutaj niedomówień, porywacze nie działają na własną, powiedzmy, na własne zlecenie. Otóż działają oni na zlecenie pewnej antagonistki, pewnej po prostu złej pani, która zarządza, powiedzmy, tym oddziałem Hitzley. No i zadaniem Jake'a jest właśnie odbicie Daisy. I za ten czas, ponieważ Daisy została porwana, my sobie tutaj będziemy zbierali tak zwane zapachy, które widzicie teraz. Zapachy są o czterech różnych kolorach. Fioletowe to są zapachy, które nigdy, ale to przenigdy się nie zmieniają, ponieważ te trzy pozostałe, czyli czerwony, zielony i żółty, w zależności od świata zmieniają swój kolor. Czyli przykładowo, raczej małe jest prawdopodobieństwo, że w następnym świecie będziemy mieli przykładowo taką paletę kolorów, jeżeli chodzi o te trzy zapachy, ponieważ może zdarzyć się tak, że w następnym świecie kolory będą na przykład takie, że będzie to niebieski, brązowy oraz nie wiem, oraz przykładowo cyjanowy, wiecie o co chodzi. Więc tak na dobrą sprawę, poza fioletowymi, przy których mamy ogólnie 50 zapachów do zebrania, tak na dobrą sprawę te trzy pozostałe się zmieniają co świat. To chciałem bardzo powiedzieć. Bardziej, w sumie nie bardzo. No i cóż. Z tego co Pixel oczywiście mówi w swoim let's playu, tych dwóch oczywiście Hitzley, oni są przedstawieni jako komediowe postacie, w sensie, że oni są po prostu śmieszni. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Być może to jest prawda, być może nie. Nie chcę tutaj rzeczywiście potwierdzać tego, bo sam się oczywiście o tym przekonam. Dobra, podbijmy do tego chłopca. I taka kolejna ciekawostka mini. W zasadzie to będzie to chyba pierwsza ciekawostka, więc okej. Okay. Pierwsza ciekawostka, jaka tutaj jest, to to, że wszystkie, ale to wszystkie postacie poza Jake'em i Daisy nie mają imion. Dosłownie, nie mają imion. Możemy sobie je nazywać jak chcemy. Well, Jake, looks like I beat you fair and square. Hey, that's Mr. Jake to you, Stinkfoot. So, you wanna play another game? Are you kidding? Does a dog poo in the woods? Okay, here goes. Ready, Jake? Less talk, more action. Follow me, Jake! No i teraz musimy podążać za tym chłopcem. No. Chodź. Ale zanim pójdziemy za nim tu... kurde, Jezus Maria, dwa razy za nim. Zanim pójdziemy za tym chłopcem, spójrzmy tutaj, dlatego że mamy tutaj teraz taki dziwny zapach o dziwnym kolorku i to nie jest żaden z tych tutaj na samym dole. No poza fioletowym, który sobie teraz zbierzemy. Dawaj mi go. Otóż mamy teraz opcję dig na samej górze przy tych łapkach. I kiedy będziemy spamowali kółkiem, będziemy mogli wykopać kość. Wahoo, at last. Tak jest, mamy pierwszą kość, moi drodzy.
Dobrze, że ja tutaj zerknąłem. Ale kurde, posłuchajcie sobie teraz tego pięknego soundtracku. Ja się na chwilę wyciszę i będę sobie tutaj w spokoju zbierał te zapachy. Naprawdę epicki soundtrack moim zdaniem. Taki fajny, bardzo chillowy. Nadaje się do vlogów, przynajmniej ja tak uważam. Hey Jake, what's up with you? You okay? You look a little funny. The dog nappers mentioned a place name. What was it again? I've got to go see Gramps. Mom says he's as crazy as a nudist at the South Pole, but I think he's cool. Why don't you run down to the farmhouse and play with Lopez, the Chihuahua? Maybe you can practice your racing technique with her. I'm off to Gramps now. Okej, okay. Dzięki za kość. Dzięki tobie, chłopczyku drogi, mamy drugą kość, więc naprawdę jesteś mega fajny, mega pomocny. Dziękuję ci za to. No i gra nas tutaj teraz kieruje, żebyśmy właśnie szli w jego stronę, aczkolwiek ja bym sobie mimo co pozwiedzał tutaj jeszcze teren, dlatego że mamy tutaj jeszcze coś innego do roboty, bo mamy tutaj jeszcze inne zadania. Ogólnie o czym chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, w ogóle taka ciekawostka, to jest właśnie też zaczerpnięta z Let's Playa Pixela. Jeszcze raz ci dziękuję, Pixel, za to, że nagrałeś tę grę, bo gdyby nie to, to ja bym raczej się za bardzo nie dowiedział tego. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale gra w malutkim stopniu została zasponsorowana przez samo Pedigree. Tak, tych... tą firmę, która że tak powiem, jest odpowiedzialna za karmę dla psów. No i tutaj taki mały trik, jeżeli chodzi o ten samochodź. Samochodzik chciałem powiedzieć. Jezus Maria, czemu za każdym razem, kiedy nagrywam jakikolwiek nowy let's play czy cokolwiek, to musi mi się plątać język? Naprawdę, no to jest mega słabe, nie? Ale ten samochód ogólnie, to wspomnę to o tym teraz. On w ogóle, zaraz zobaczycie, że on sobie poleci. Albo w sumie wiecie co, odsunę się i wam mniej więcej to przedstawię. No. On teraz będzie stał, czy co będzie robił? Czekajcie, podejdźmy tutaj sobie. Nie, on na razie stoi. Dobra, nieważne. Zróbmy najpierw może to zadanko i potem wam powiem, o co chodzi. O co chodzi? Więc to będzie teraz wyścig z drugim psem. I tak, te zadanka będą dosyć... chyba co świat się powtarzały, aczkolwiek... nie mam pewności, jak to będzie z drugim światem. Tak czy owak, na 100% będą się one powtarzać, te zadanka, więc przygotujcie się na powtarzalność, jeżeli chodzi o tę grę. No ale to zadanie polega na tym, żebyśmy po prostu zbierali... to jest chyba... nie wiem, czy to jest psia karma, czy co to w ogóle jest, ale w każdym razie mamy to zebrać w odpowiedniej ilości, żeby po prostu nasz przeciwny piesek nie zabrał więcej, nie? Bo inaczej, kiedy on zbierze więcej, no to wtedy wiadomo, że przegraliśmy. Ale tak to nie daliśmy mu ani jednej karmy, więc daliśmy czadu. I teraz możemy kontrolować drugiego psa. Hey, y'all. Oh, I love to watch other dogs doing my dirty work. O, ten samochód zniknął już. Pojechał sobie. Dawaj, no. Weź. Tak, pojechał. Dobra, moi drodzy, o co mi chodziło z tym samochodem? To już teraz mogę wam na spokojnie wyjaśnić. Otóż, ten samochód to jest po prostu coś, co jest mega upośledzone. Patrzcie na to. Ten koleś prawdopodobnie ma żonę i być może wnuków albo dzieci i... wyobraźcie sobie, że on mówi do żony, że jedzie sobie teraz na zakupy. Po czym robi coś takiego? No dosłownie skręca, wjeżdża sobie w trawę, zaczyna wycofywać i zaraz zobaczycie, co on zrobi. W sensie, wiecie,
próbuje się wycofać i zaraz zobaczycie, co on zrobi. Przy okazji zbiorę sobie tutaj zapachy i zmienię kąt. O! I teraz w bardzo chamski sposób wraca z powrotem, nie? To jest takie mega nie fair z jego strony. Żona go przykładowo wysyła po zakupy, a ten sobie robi kółeczko i wraca z powrotem. I co on powie żonie w domu, że... No, przepraszam, moja droga, sklep został zamknięty, dlatego że dzisiaj sobota niehandlowa, tak? Nie no, w moim przypadku, kiedy ja to nagrywam, to jest środa, więc... moja droga, środa niehandlowa jest dzisiaj. Dobra, zbierając żółte zapachy, odblokowaliśmy kolejną minigierkę, która będzie polegała na sikaniu. Dokładnie. Naszym zadaniem jest obsikać raz, dwa, trzy, cztery. Cztery takie, powiedzmy, punkciki, żeby powstał z tego kwadracik naszego koloru. Bardzo prymitywna gierka, muszę przyznać. I to robimy za pomocą kółeczka. I od razu, kiedy obsikamy sobie cztery punkciki, to dostajemy bodajże 6 albo 8 punktów na sam start. A musimy mieć 26, żeby, wiecie, zapełnić pole. Proszę bardzo, ej, halo. Czerwony kolor ma dominować, a nie niebieski, kurde. A, 9 dostaliśmy, więc jeszcze lepiej. Teraz sobie ten kwadracik obsikamy, żebyśmy mieli już tutaj wszystko z głowy. Ten let's play to będzie idealne miejsce na moje gówniane żarty, tak więc jeżeli lubicie jakieś żarty, które są, nie wiem, mega gówniane, no to to jest idealny let's play dla was, moi drodzy. Ogólnie jest jeszcze druga ciekawostka, o której wspomnę zaraz, jak kiedy skończymy tą minigierkę, bo ten piesek nie może wygrać. Sorry bardzo, Sony widzę tu. Dokładnie tak. No i zdobyliśmy sobie kosteczkę, która już na nas będzie grzecznie czekała. Ogólnie, włączmy ten właśnie tryb. Jak widzicie teraz te zapachy, to gdybyście grali w wersję japońską Dogs Life, to tutaj zamiast tych zapachów mielibyśmy główki Jake'a. Tylko właśnie nie wiem, czy te główki Jake'a byłyby na zasadzie główki Jake'a z jego zwykłym kolorem głowy, czy zrobiliby to na takiej zasadzie, że to byłyby po prostu kolory dostosowane do tych kolorów z zapachami. Czyli przykładowo, jak mamy czerwony zapach, to przykładowo w wersji japońskiej to jest czerwona główka Jake'a. Nie wiem, być może tak oni planowali, być może tak zrobili, nie wiem. Szczerze nie znam wersji japońskiej. Bardzo chciałem ograć wersję japońską, bo kiedyś Pixelowi obiecałem, ale no niestety ciężko mi jest znaleźć ISO japońskie. No dobra, tutaj mamy kolejną minigierkę, która polega na tym, żebyśmy rzucili do kosza. Tak więc bierzemy naszą piłeczkę zabawkową. I myk. Okej, teraz się cofamy jeszcze raz. Dobra, drugi raz. Fuck, od nosa mi się odbiło. Cholerka jasna. Dawaj jeszcze raz piłeczkę. Ah, so close. O, i udało się. Mamy kosteczkę. To jest to, na co czekałem. Żeby stuprocentować tą lokację, albo te lokacje, musimy mieć 9 kostek zebranych. Oraz oczywiście wszystkie zapachy. Dobra, kolejne zadanko. Bo oczywiście Pixel to jest oszukista i on musiał zrobić to na swój sposób, ponieważ on nie potrafi, kurde, grać tak jak gra mu każe. Ale niestety my nie jesteśmy jak Pixel, my gramy tak jak gra nam każe. Otóż jest możliwy glitch, który pozwoli wam dostać się... Czekajcie, skoczmy tutaj. No, Jake, dawaj. Który pozwoli wam się dostać stąd, jakby w tamto miejsce, czyli uwaga. No, w sensie na tamten stok siana, tutaj, który jest. O, tutaj. Ponieważ tam mamy kolejne zapachy oraz kość bodajże. A przynajmniej mi się wydaje, że tam są zapachy. No dobra, to nie jest istotne. W każdym razie Pixel wiem, że zrobił to na zasadzie, powiedzmy, sequence break. Albo glitch w sumie. A może to był jednak sequence break? Szczerze nie wiem. W każdym razie ja nie będę tego wam pokazywał, dlatego że my gramy fair w tę grę.
My zrobimy coś takiego, że po prostu te stogi siana, jakkolwiek to brzmi, po prostu sobie zrobimy z nich schodki. I dzięki temu dostaniemy się do tego, co tam na nas czeka. A uwierzcie mi, warto jest tam wejść. Warto, ale to warto. No i oczywiście minus tej gry jest taki, że ciężko się trochę Jake'iem operuje, ale myślę, że nie ma, że tak powiem, rzeczy niemożliwych i myślę, że jest to jak najbardziej do przyzwyczajenia ta kontrola Jake'iem. Oczywiście ten let's play ogólnie jest grany przez ankietę, którą zrobiłem na społeczności, bo widziałem, że jakby no nie chcecie jednak za bardzo oglądać Sonica Generations i woleliście inną grę, więc w miejsce tej innej gry leci Dog's Life. To będzie seria, która co jakiś czas będzie się pojawiała i jest to pełnoprawny let's play. Mógłbym oczywiście zrobić z tej gry live, ale stwierdziłem, że zrobię z niej let's play, dlatego że będę mógł zrobić jeden trik, o którym być może wiecie, być może nie wiecie. O, mamy kosteczkę swoją drogą, więc jeszcze 4 i mamy 100% tej lokacji. Otóż dużo z was mówi mi, że dlaczego ja kłamię, że jak przykładowo mówiłem odnośnie, wiecie, odnośnie tego, że moje PS2 ma mono, a nie stereo. Otóż nie kłamałem, cały czas moje PS2 ma mono, ale ja robię pewien trik, który pozwala wam słyszeć stereo. Co to jest za trik? Jest to plugin w Sony Vegasie pod nazwą Channels i za pomocą pluginu Channels, kiedy wciskam prawy przycisk myszy na klip, mogę wytworzyć tak zwane sztuczne stereo, czyli mam tam do wyboru takie kanały jak left, left only, right, right only, czy jakoś tak. I w momencie, kiedy mam mono, czyli dźwięk z gry na lewą słuchawkę tylko, to zaznaczam left only, co dubluje mi ścieżkę left i wtedy jakby tworzy się coś takiego jak sztuczne stereo, coś co widzicie między innymi w tym let's playu i naprawdę w wielu innych let's playach na moim kanale z nawet roku 2017, kiedy nagrywałem z PS2. Tak więc myślę, że to jest coś, co chciałem tutaj wyjaśnić. Jasna sprawa, długi, ale to długi czas już zapowiadałem, że wybiorę się w końcu i ogarnę to audio, ale stwierdziłem po czasie, że no niestety na razie nie stać mnie na to. I po prostu zostawiłem tak jak jest i po prostu robię sztuczne stereo. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Jak nie, no to najwyżej wytłumaczę ten techniczny aspekt w sekcji komentarzy. Dobra, podejdźmy sobie tutaj, bo tutaj czeka na nas ten chłopczyk oraz dziadziuś, którego musimy przestraszyć. Ale jak go przestraszyć? Jake, you bad boy! Yes, sirree, Bob. sorry, Jake. Daisy ain't here. Don't you realize that Daisy's been dognapped? Go back to sleep, Gramps. She'll turn up soon. I hope so. She's my best girl. Daisy smelled so good. I must find her. Say, Jakey, let's see what tricks she can do besides waking up a poor old man out of a lovely dream. Sit, Jake. Good dog. Stand. Good dog. Lie down, Jake. Good dog. Nice moves, Jake, but nobody moves like my Daisy. Don't worry, Gramps. She's probably having her daily swim. You're right. Cleanest dog in Clarksville. Smartest, too. Say, Jake, I don't suppose you could track her down. I don't know what I'd do without her. Okej, okay, spoko. Dziękuję dziadku, który uczysz mnie, że tak powiem, leżenia. No bo tak, no na dobrą sprawę nauczyliśmy się takiego w sumie leżenia. Co jak co. Nie ma co tutaj, że tak powiem,
się ograniczać. Aha, jest to gra, w której dużo będzie puszczania bongów, jak zresztą widzieliście w intrze, gdzie to Jake wiele razy? Chyba raz puścił bączka. No i NPC również będą, że tak powiem, musieli ulotnić gazy, jakkolwiek to brzmi. Tak więc, bardzo, bardzo, bardzo prymitywna gierka. Ale za to bardzo fajna. Powiem wam szczerze, że jestem jedną z tych osób, za co prawdopodobnie, jeżeli chcecie, możecie mnie za to pocisnąć, bo ja jakby z tym nie mam problemu, aczkolwiek wyrażam tylko swoje zdanie. Ja mam do tego podejście takie, że no sorry bardzo, ale ja nie jestem tak jak taki typowy stereotyp Polaka, że hej, to, że coś jest gówniane, to jest gówniane. Ja po prostu staram się nawet w najgówniejszych, nawet w takich gównianych grach albo krapach, staram się znaleźć po prostu coś, co naprawdę przyciągnie moją uwagę na trochę dłużej. I Dog's Life jest chociażby grą, która przyciąga moją uwagę i to na bardzo długo, stąd też ten let's play jest. Swoją drogą trzeba tutaj czerwone zapachy, bo tu już tylko nam to zostało, już ostatni czerwony zapach i kolejna minigierka. Ho, ho, ho! Okej, czyli musimy teraz powtarzać ruchy, czyli tak, dół, góra, dół, góra, oczywiście, że tak, dół, góra, prawo, lewo, dół, dół, góra, prawo, lewo, dół, prawo, lewo, lewo, prawo, dół. A, lewo, prawo, sorry, nie, prawo, lewo, tylko lewo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Dół. Lewo, prawo, góra. It's now or never, knucklehead. O, zgadłem. Się udało, że tak powiem. Dziękuję za danie mi tej. Halo. A, dobra, teraz możemy kontrolować tego pieska. Myślałem, że on mi ten, coś wręczy tutaj. O, i tutaj kupę wyrzuciłem chyba. Dobra. Okej, co my tutaj mamy jeszcze do roboty? W sumie zapachy wszystkie zebraliśmy, więc teraz możemy zabrać się za, za minigierki możemy się zabrać. A została nam tutaj jeszcze jedna do zrobienia, ponieważ tam już byliśmy u tego chłopczyka oraz dziadka, więc teraz pójdźmy sobie do tego oto pana, ponieważ ten pan też ma dla nas zadanie. Oh man, what a bummer! My amplifier batteries are dead! Like, what am I supposed to do? Hey, dog dude, bring me a battery and I, like, toss you a bone. You dig? I can dig for bones, but this sounds much easier. Więc, spoko. Koleś po prostu ma malutki problem, mianowicie, że brakuje mu baterii do jego głośnika, więc naszym zadaniem jest... No, naszym zadaniem jest po prostu znalezienie mu tych oto baterii. Mamy tutaj jedną rzecz. O, proszę, czerwony ten, Far out, dog dude, but I need 3 more to power up my amp. Then it's Bone City for you. Bone. He said the magic word. Czerwony zapach nie został zaliczony, więc trzeba będzie go jeszcze raz zrobić. O kurde. No dobra, trudno się mówi. Więc okej. Okay. Dla mnie to nie będzie żaden problem. Dobra. Jedną baterię żeśmy mu tutaj zanieśli, więc teraz czas znaleźć drugą baterię. Czas znaleźć drugą baterię i
o ile mnie pamięć nie myli, bo nie wiem, czy to jest losowe, mam nadzieję, że nie, druga bateria jest tutaj. W sensie drugi ten. Tak, 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 widzę to. Jest. Mamy to. Dobra. Najważniejsze, że Jake tego nie puścił i cały czas to trzyma w swoim pyszczku, co oznacza, że zostanie nam już tylko ostatni zapach, gdzie będzie tam już na nas czekała ostatnia bateria. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Ale powiem wam szczerze, że ta gra ogólnie graficznie źle nie wygląda, mimo że ona jest w najbardziej gównianej rozdzielczości, jaka kiedykolwiek mogła istnieć. Dlaczego? Ponieważ ta gra chodzi w rozdzielczości 576i. I to jest najbardziej chyba gówniana rozdzielczość, jaka kiedykolwiek istniała. No ale no trudno się mówi. Ważne, że moim zdaniem, przynajmniej moim zdaniem, graficznie nawet ładnie wygląda. Ale natomiast gdybym miał ten dodatek PS2 to HDMI, to... O mój Boże, ludzie, to by było dopiero sztosiwo. Wow, you are one clever little dude. Just, let's see, two more to get that bone. Must have bones. Wiecie, co jest kurde mega zabawne? Że ten koleś ciągle wsadza do tego głośnika baterię, ale jak zauważyliście, tam wcale się nic nie zmieniło w środku tego głośnika, co daje taką spekulację, jakby ten koleś ciągle jedną i tą samą baterię tam wsadzał. Rozumiecie, o co chodzi? No. I tutaj ostatnia bateria, czy nie wiem, co to dokładnie jest, szczerze. W każdym razie to coś musimy mu ponownie dać. Temu, że tak powiem, ziomkowi, który swoją drogą jest trochę upośledzony, ponieważ rozmawia z psem, żeby pies mu przyniósł baterię, by on mógł naprawić głośnik. Mam do was zasadnicze jedno pytanie. Czy wy też tak ze swoim psem rozmawiacie, że mówicie do niego coś takiego i pies zaraz ogarnia i zaraz biegnie wam to zanieść? No to chyba tak nie działa. I ja wiem, że to jest takie na siłę czepianie się realizmu tutaj. W sensie, że wiecie, wplatanie tutaj realizmu do tej oto gry, bo gry nie są przecież realistyczne i to wszyscy o tym wiemy. Ale no... No śmiesznie to trochę wygląda, nie powiem, że nie. Out of sight! When I get that last battery, I'm really gonna wail. Sometimes I ask myself, is it worth it? Okej. I coś jeszcze mu... A, czyli jeszcze jedną baterię musimy mu wtedy przynieść. O kurde, myślałem, że to już wszystko będzie. A tu jednak nie. A tu jednak zostałem wydymany. Dobra, tutaj czekają na nas kostki. My na razie z tego nie skorzystamy, dlatego że... No jeszcze jedną baterię mu trzeba przynieść, na to wyglądać. Tylko ciekawe, gdzie ta bateria jest. Joob there, friends and neighbors. This is Hiram J. Chicken Plucker, but you can call me Hank right here on CHIK. Coś tutaj jest, widzicie? Patrzcie, kurde, tutaj się schowała ten ostatnia bateria do głośnika. O proszę, kurde, ale mnie gra strollowała. 35 minut na liczniku, to jest bardzo ładny wynik, ponieważ mniej więcej tak taki długi będzie odcinek z tego, bo raczej aż takich dużych cięć nie będę tutaj robił, ani jakiegoś supermontażu. Dude, you are the man. Here you go.
Bardzo fajny traczek tutaj sobie teraz leci. Mimo że to jest, powiedzmy, taki loop, to jednak fajnie się go słucha. No ale dobra, wróćmy, że tak powiem, do tego wyzwania z czerwonym tym, czerwonym zapachem. Gdzie on jest? Dobra, tu jest czerwony zapach i jeszcze raz robimy tą samą minigierkę. Do pożygu, moi drodzy, do pożygu. Lewo, prawo, lewo. Dół. Lewo, prawo, lewo, dół. Lewo, prawo, góra. Your move, my man. Doskonale. Udało się. No i nauczyliśmy się nowego ruchu. Bardzo fajnie. I teraz ten piesek sobie poszedł. Polazł sobie. No i oczywiście dzięki temu my będziemy mogli też nim kontrolować, kiedy tam podejdziemy do niego i wciśniemy przycisk kwadrat. Wtedy będziemy mogli się zamienić w tego pieska. No i dobra, to teraz pójdźmy sobie do tego dziadka i chłopca, zbierzmy te dwie kości i na dzisiaj kończymy ten pierwszy odcinek, ponieważ udało nam się zaliczyć już pierwszą lokację w 100%. Jakbyście słyszeli tutaj trzaski, to przez moje drzwi, ponieważ mam otwarte okno. Ponieważ spierdziałem się. Przepraszam, nie. To znaczy musiałem otworzyć okno, dlatego że tlenu mi brakuje trochę. Chciałem zażartować, okej? Okay? Myślę, że to jest adekwatny żart do tej oto sytuacji, gdzie to psem uczymy się, wiecie, sikać, załatwiać dwójeczkę oraz zjadać tą dwójeczkę, ponieważ tak, jest jeszcze możliwość zjedzenia własnej kubki. Ale to w późniejszych odcinkach z tej gry. Dobrze, moi drodzy, my sobie wejdziemy do budy. My sobie wejdziemy do budy. Oczywiście, że tak, ponieważ buda to jest nasz safe house. I my sobie tutaj giereczkę zapiszemy. Tak więc, to był pierwszy odcinek z Dog's Life. Niestety troszeczkę zestresowany chłopak jestem, dlatego że chciałbym, żeby ta seria fajnie się przyjęła. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy będą chcieli tą serię oglądać, dlatego pozbywam się zasady z kanału, że jeżeli coś ma mało wyświetleń, to ja tego nie kontynuuję, dlatego że się nie przyjęło. Od dzisiaj, nieważne czy ta seria będzie miała 5, 6, 7 czy tam 10, a może nawet minus 2 wyświetlenia, jeżeli będzie coś takiego miało miejsce, ja dalej kontynuuję serię i być może ktoś w przyszłości, jak będzie chciał odkryć mój kanał, to po prostu taką serię sobie obejrzy. Dobrze, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana, jeżeli jesteście nowi, oraz zapraszam na wejście na moje socjale, tam linki są oczywiście podane w opisie. I widzimy się w kolejnym odcinku, a raczej w kolejnych odcinkach z Dog's Life i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i na razie!